w wyniku tego wybuchu zawalił się jeden z budynków. Bilans poszkodowanych jest następujący. 15 osób zostało przebadanych przez lekarza pogotowia ratunkowego. Większość z nich została zwolniona do domów. Natomiast mamy potwierdzenie, że dwie osoby, które do tej pory były uznawane za zaginione, niestety poniosły śmierć. Na miejscu działa w tej chwili 22 zastępy Straży Pożarnej, w tym 3 grupy specjalistyczne Państwowej Straży Pożarnej, to znaczy specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Wrocławia, grupa poszukiwawczo-ratownicza z Wałbrzycha i grupa ratownictwa wysokościowego ze Świdnic. Wiemy, że wśród tych osób, które zostały przebadane, które odniosły obrażenia, byli zarówno pracownicy, jak i osoby postronne. Były to głównie osoby, które doznały obrażeń w wyniku odłamkowania, tak? Czyli rozrzut odłamków skalnych, fragmentów budynków.